W ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Bartoszycach i w całym powiecie bartoszyckim odbywa się szereg imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym. Odbywają się festyny i przeróżnego rodzaju inne imprezy towarzyszące. W dniu dzisiejszym, to jest 8 czerwca, nad Jeziorkiem Mleczarskim przy ulicy Kęczyńskiej odbywał się sportowo-rekreacyjny turniej rodzinny. W turnieju wzięło udział 16 drużyn trzyosobowych. Oprócz nich było jeszcze wiele osób towarzyszących. Rozegrano następujące konkurencje. Slalom, bieg z piłką i strzał do celu. Strzał do celu do bramki ustawionej na takim poziomym terenie. Następnie rzut ringo do usytuowanych na trawie kwadratów oraz rzut rzutkami. Impreza jest zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a przede wszystkim przez Stowarzyszenie Klub Feniks, które działa w Bartoszycach. Wsparcie oczywiście udziela jak zawsze burmistrz miasta Bartoszyce i starosta bartoszycki. Tuż obok, na dole znalazły się też i odbywają się zawody w mikstach, które prowadzi pan Stanisław Kierbieć. Od lat już te imprezy się odbywają razem, nasze na górze rodzinne i na dole miksty. Niebawem przyjedzie też Straż Pożarna, która właśnie ze względu na to, że zbliża się okres letni, okres wypoczynku, będzie pokazywała, w jaki sposób udzielić pomocy osobie tonącej lub tej, która po prostu uległa jakiemuś wypadkowi nad wodą. Będzie pływała motorówka, może będą jacyś nurkowie. Myślę, że będzie to, jest to sytuacja bardzo ważna i dobrze jej się nauczyć. Przewidywane są też dzisiaj bardzo fajne nagrody, dyplomy, upominki, a także gruchóweczka, kiełbaska, napoje i lody. Po sprawdzeniu oddechu teraz koledzy ratownicy, którzy byli w wodzie, podchodzą do naszego przygotowanego fantoma. Państwo, jak wyciągniecie taką osobę, albo byście byli świadkami, że ktoś wyciągnie, to ma nastąpić 5 oddechów ratowniczych, po których znowu sprawdzamy oddech. Przez 10 sekund też. Proszę Państwa, to mają być sekundy, nie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tylko to mają być sekundy. Osoba nie oddycha i przystępujemy do 30 uciśnień klatki piersiowej na środku mostka z częstotliwością około 100 na minutę. Uciskamy mostek, po czym są dwa wdechy, uciskamy mostek 30 razy, po czym są dwa wdechy, uciskamy mostek, po czym są dwa wdechy. I tak robimy do momentu, kiedy przyjedzie pogotowie, kiedy osoba poszkodowana nie zacznie samodzielnie oddychać, kaszleć lub wydawać takie odgłosy, które będą świadczyły o tym, że prawidłowo oddycha, bądź po prostu, kiedy opadniemy z sił. Mówi się o tym, żeby zmieniać się co 2 minuty przy takiej resuscytacji, prawda, krążeniowo-oddechowej.